Siema, z tej strony znowu Ali i dzisiaj zrobimy sobie tutaj, oto już Wam pokazuję taką stronkę. To jest egzamin numer 14, z któregoś tam roku, nie pamiętam dokładnie. Będziemy to robić bez specyfikacji, ponieważ jeśli zrobicie bez specyfikacji, no to potem wiadomo, że z tą specyfikacją to tak banalnie to rozklepiecie. Zrobimy sobie PHP. Co to jest PHP, czy tu jest CSS, czy tu jest ten JavaScript? Tu jest JavaScript, to w sumie możemy zrobić też JavaScript, zobaczymy jak z czasem. Jak nie, to zrobię po prostu w tym odcinku wygląd, a potem zrobię JavaScript. No i okej, zaczynajmy. Czyli tak, zawsze jest header. Potem jest akurat w tym przypadku div, w którym są trzy divy. Dajmy sobie class content i w tym są trzy divy, czyli left, i right, ok. Potem jest znowu div, czyli div class, dajmy another content i jest footer, który jest zwykle mały. Ok, już tylko Wam pokażę. Header, div, w którym są trzy divy, kolejny div i footer. To teraz tylko to odcienie niebieskiego, nie chce mi się ich patrzeć, dlatego odcienie niebieskiego sobie sprawdzę, wiecie? Ok, przerzućmy sobie to tutaj. Tutaj zresetowałem sobie te style. W sumie nie potrzebujecie tego resetować do tego egzaminu, bo oni to robią bez resetowania, dlatego zróbmy to bez resetowania. Teraz tak, header width 100%, height 80 pikseli, tak dajmy. I tutaj kolor sobie skopiuję, background, bo no nie chce mi się szukać takiego niebieskiego. 1, C, 5, 9, a 7. Tak, tak. Ok, i to by było na tyle. Potem jest content. I tutaj chciałbym tylko, żeby to miało 100% i display flex, display flex już tutaj w którymś odcinku tłumaczyłem, po to, żeby te trzy divy w środku były obok siebie. Możecie to robić float leftem, ale już tego nie polecam, bo to wyszło. W sensie to jest stare, słabe i lepiej robić po prostu display flex. Jak chcecie do jakiejś pracy iść, to raczej wymagają od Was grida i właśnie display flexa. Jak robicie na float lefcie, to po prostu no zażenowanie, tak? Więcej powodów chyba nie muszę tłumaczyć. Okej, dobra. I to jest content, teraz dajmy left, tylko że left, one wszystkie będą miały chyba to samo, tylko będą mieli background color, nie, dlatego left, center i right, i tutaj robimy with 33.99, tak, nie, 33.33%, żeby to było jak najten. W sumie mogę, jaka jest tutaj, jaka jest ich wielkość w CSS-ie? Panelu lewego, szerokość 60%. Aha, czyli tak samo oni robią, no dobra. Height 200 pikseli. I teraz panel lewy. Ja sobie będę kopiował te kolor tła, bo nie chcę mi się tego szukać. A raczej to takie bez sensu, żeby tego szukać. A nie, sorry, tutaj nie powinienem tego robić. Ok, teraz left, background taki, tylko tyle potrzebuję w tym, czy coś jeszcze? Tyle, nic więcej nie potrzebuję. Czyli left, teraz right, teraz od dlaczego tak to zrobiłem? To, że tutaj zrobiłem takie dla tych trzech divów to samo, no bo jeśli jest taka opcja, że jakiś div ma takie same właściwości co następne, to zróbcie to w ten sposób. Tak jakby wasz kod zajmuje mniej miejsca i tak jakby to szybciej przeglądarki czytają i wam się strona szybciej ładuje. Dobra, panelu prawego kolor tła jest taki, czyli background, ok, i center, i center jest jaki? Ok, reszta każdy ma po 33% i... a nie, czekajcie.
Left center mają po 33, ale right ma 34, żeby mi się zgadzało. Dobra, to w sumie dużo wie. Chociaż jak zrobię tak i to ten, to w sumie będzie tak samo. Także zobaczcie, to już wygląda w ten sposób, czyli tak jak oni podają. Czyli w miarę okej. Okej, i teraz another content to jest to, tak jakby ten dolny panel, czyli tu jest background właśnie ten sam co, nie, tu jest background ten sam co right, potem jest Swift 100% i height wydaje mi się, że tam będzie 300 pikseli, chyba tak jest, bo tu widzę kątem oka taką wartość. I teraz footer nam został, czyli footer tutaj bez kropki, bo to nie była klasa, tylko po prostu zrobiliśmy sobie taki blok. I w footerze color tła jest, nie wiem czy już taki nie był, 1C, ok, czyli jest ten i biały kolor czcionki, czyli korol. Sorry, wytnę to. A mu nie wytnę. Okej, footer background taki, no i hejty, dajmy, nie wiem, 50 pikseli with 100%. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Jak wygląda to na tym ekranie, to wygląda w ten sposób. Czyli już jest praktycznie to samo. Nie mam tych dwóch zdjęć. Te zdjęcia chyba trzeba było zrobić, albo oni je dodają. Nie sprawdzałem tego. Dlatego po prostu sobie wyśrodkujemy napis. I tutaj w headerze ma być napis dom weselny. Zorganizuję wesele. Dobra, i teraz tak. Ja tak zrobię, bo to niby łatwizna, bo nie ma zdjęć, coś tam, coś tam. Jeśli chcecie zrobić to na zdjęciach, no to dajecie header w display flex, to co zrobiłem tutaj, żeby to się ustawiało obok siebie i po prostu z tej tutaj, po prostu tutaj dodajecie img src. Tutaj to robicie i to samo robicie tutaj z tym samym zdjęciem i tyle. I wystarczy to, że to jeszcze zrobicie, to czekajcie, już wam pokażę display flex. Potem daje się Justified Content Center i to polega na tym, że odbędą się na pewno ustawiać na środku. Zobaczcie. Widzicie? I to się ustawia na środku. Tutaj jest na dole, dlatego to można zrobić w ten sposób, że nie używając Display Flexu. To zresztą też jest, no wiadomo, lepsze. Może dać align, nie items, tylko text align, sorry. Boże, jak ja dawno tego nie używałem. Text Align Center i tylko kwestia tego, że to z Display Flexem mi nie działa. dlatego po prostu samym Display Flexie i potem Justified Content Center i możecie dać Align Items Center i to wtedy jest na środku. Ok, w ten sposób. I jeśli robicie, chcecie zrobić to tak jak tutaj na tym obrazku, czyli żeby to było u dołu, no to po prostu dajcie jakiś padding i tyle, wyrównajcie to sobie do zera. To ma być większe i to ma być koloru białego, czyli możemy dać sobie header P, kolor FFF i dajmy font size 36 pikseli. Styknie? Styknie. Jest dużo, ok. I teraz tak. Kurde, naprawdę te strony są proste. Nie, może wam to po prostu umówię, nie będę tego pisał, bo. Aj, bo nie, no, nie trzeba. Okej. Jak nie zrobicie CSS-a i HTML-a na egzaminie, to po prostu jest żałość. No, ściska. CSS-a sobie wyłączmy i po prostu wam to przetłumaczę. W lewym panelu, czyli w tym, jak już macie to wypozycjonowane, jak widzicie, działa, to jest wypozycjonowane tak, jak powinno, bo pewnie zakładam, że większość problemów sprawi wam wypozycjonowanie tego, także to jest. To nie jest żadna lista, także możecie to zrobić po prostu paragrafami. I tutaj dom weselny, i dalej u dołu kolejny paragraf,
i oni wam to, pewnie oni tak wam powiedzą, czym to zrobić, jakie dodać tyle. U dołu jest załącznik, czyli jakby ktoś nie wiedział, to AHF, i tutaj dajecie tekst, czyli tutaj jest pobierz logo. Ok, jak pusty załącznik, to tylko dajecie hashtag. W drugim jest, czyli w środkowym jest lista. No to jak się robi listę? Listę się robi OL albo UL. Tu jest akurat UL, bo jest punktowana i LI. I tutaj wpisujecie, co chcecie, i wtedy wam wychodzi lista. Jak widzicie, tutaj to się zrobiło. U do góry tylko musicie dodać akapit. I w right macie button, czyli button. Czytaj regulamin. I teraz on jest żółty. On jest żółty, jakoś tam bardziej wypozycjonowany, bardziej zrobiony. To też może, to w sumie może być sam link, wiecie? To teraz tak. Możecie zrobić batonem. I potem w środku href i ten czytaj regulamin. Możecie to zrobić linkiem, czyli a href i czytaj regulamin. I to w sumie mogę mówić, bo to jest nawet takie, może być niezrozumiałe na sam początek. Kwestia taka, że div class write tutaj write a i dajmy sobie tutaj background yellow. I w tym momencie, jak widzicie, to jest takie o. No i teraz kwestia taka, że to ma być, no kwestia, że jak chcecie to chce się zrobić na środku, no to text align center, co nie? No to już wam pokażę. Text align tutaj akurat zadziała. Bo nie ma display flexu, o, widzicie, działa. Jakiś tam margin od góry ma, ale to lekki, to sobie to zrobicie. I teraz, żeby na przykład zrobić to takie grubsze, no to dajecie padding, nie wiem, 8 pikseli. I jak widzicie, jest to w ten sposób. I to działa. I po prostu tak to powiększacie. No oczywiście to jest tam niżej na tej kartce, czyli możecie dodać margin to 20 pikseli, załóżmy. Tylko wcześniej display block, żeby wam to zadziałało. Coś mi się tu nie zgadza. Coś mi się tu nie zgadza. Coś takiego. Teraz powstało i się zgubiłem. Dlaczego tak powstało? Bo normalnie tak powinno to być. Bo write a i on jest pozycjonowany liniowo. Inline block. Nie wiem, czy to coś pomoże. Nie wiem, czy to coś pomoże. O, pomoże. Inline block. I teraz macie to tak, jak powinno działać. Ile będzie kosztowało podać liczbę gości? To tu macie input type number. Tu macie select. Tu macie button. No i footer. No i w sumie tyle. I wiecie, to najtrudniejsza rzecz to pewnie jest to wypozycjonowanie dla was i ten button. A reszta da się ogarnąć. Dzięki. Na razie.